Nie, ja mówię, że to jest ciężki temat. Nie.
Politej Polskiej, wierzchnika sił zbrojnych, podnieść! Oddziały, patrz! Na prawo, patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Thank you.
Mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dzisiaj do apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza Warszawy, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada
1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem niepodległości. Konfederatów Barca, kosynierów naczelnika Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, powstańców listopadowych oraz styczniowych. Stańcie za pełną! Wzywamy członków wszystkich organizacji niepodległościowych, młodzież szkolną i akademicką, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaki, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Legionu Połackiego, Korpusów Polskich w Rosji, Błękitnej Armii generała Józefa Harera, Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i środków, kadetów oraz obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa. Stańcie do pełni! Ciebie wzywam marszałku Józefie Piłsudskim, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Przywołując współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Stańcie do pełni! Wzywam generała, oficerów, podoficerów i szeregowców Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do pełni! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych wojen 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie oraz podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do pełni! Wzywam ofiary hitlerowskiego i komunistycznego reżimu, które na ołtarzu ojczyzny złożyły swoje cierpienie i życie. Stańcie do pełni! Przywołuję uczestników ruchów niepodległościowych, którzy w powojennej Polsce walczyli o wolność, godność i prawa człowieka oraz budowali oblicze współczesnej, wolnej, niepodległej i demokratycznej ojczyzny. Stańcie do pełni! Wzywam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do pełni! Do was zwracam się podobnie. Niech bohaterowie walki niepodległości Rzeczypospolitej i ich czyny będą skarbem naszej pamięci i narodowej dumy. Chwała bohaterom! Niepodległości, salut narodowy.
Dowódca Barty, kapitan Kubicki, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiły wojska lądowe. Panie kierowniku, dowódca Barty, kapitan Kubicki, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiły siły powietrzne. Panie kierowniku, dowódca Barty, komandor podporucznik Kucharski, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Barka wystawiła marynarka wojenna. Panie pułkowniku, dowódca Barty, proszę kierowcą, będę Bartą gotową do oczysty odprawy. Barka wystawiła dowództwo garnizonu Warszawa. Panie pułkowniku, dowódca Barty, kapitan Urbański, będę Bartą gotową do uroczystej odprawy. Barka wystawił inspektorat wsparcia sił zbrojnych. Panie pułkowniku, dowódca Barty, kapitan Karpienko, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiła żandarmeria wojskowa. Panie pułkowniku, dowódca Barty, major Wymułek, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiła Straż Graniczna. Panie pułkowniku, dowódca Barty, komisarz Majewski, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiła policja. Panie pułkowniku, dowódca Barty, kapitan Kaszczyk, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiła służba więzienna. Panie pułkowniku, dowódca Barty, nadkomisarz Pelna, melduje Bartę gotową do uroczystej odprawy. Bartę wystawiła służba celna. Dowódcy Bart, stąd! Od oddziały na prawo, patrz! Dowódca Warty, dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Do środka, łącz! Zmiany posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza dokona porucznik Adam Korolczyk. Na
starszy marynarz Grzegorz Rudzki, marynarz Bartłomiej Darzy, z marynarki wojennej, starszy szeregowy Andrzej Kwiecień, Paweł Mastalar z Powierzchni Warszawa, kapłan Karol Wilcz, starszy szeregowy Adam Dziadowski z Żandarmerii Wojskowej, starszy szeregowy Grzegorz Rudzki, Maciej Kazimierczyk, Maciej Greta z Polski, plutonowy Łukasz Szumiński, Damian Magda ze Służby Więziennej oraz starszy kapłan celarka Szmarek Wojskowy. Tak, pan też wychodzi z nami, robimy sobie robotę. Przemówienie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Bronisław Komorowski. Szanowna pani marszałek, szanowny panie marszałku, panie premierze, wszyscy szanowni państwo. Witam wszystkich przybyłych dzisiaj na plac noszący dumne imię marszałka Józefa Piłsudskiego przed grób nieznanego żołnierza. Witam i gości oficjalnych, ale przede wszystkim witam wszystkich, którzy zechcieli przyjść tutaj, aby poczuć się cząstką wielkiej, pięknej wspólnoty narodowej. Serdecznie dziękuję wszystkim, ale chciałbym słowa szczególnych podziękowań skierować do osób, które reprezentują całą masę instytucji, całą masę gmin, miast, miasteczek polskich, gdzie odbyły się uroczystości związane z mijającym właśnie rokiem powstania styczniowego, powstania roku 1863. To wielka chwila, także ważna dla przypomnienia, że powstańcy styczniowi byli dla powstańców, dla żołnierzy pokolenia Józefa Piłsudskiego tym, czym żołnierze Piłsudskiego dla nas. Powstanie styczniowe było natchnieniem, było marzeniem, było jeszcze gorącym wspomnieniem bolesnym, ale także wspaniałym wspomnieniem walki o nieudanej walki o wolę. Dlatego serdecznie dziękuję, że w całej Polsce w ciągu tego minionego roku odbyły się setki, ale i więcej uroczystości, spotkań, że w wielu miejscach zadbano o groby powstańców. To praktyczna nauka patriotyzmu, praktyczna nauka tradycji narodowej. Pragnę również w sposób wyjątkowy podziękować tym wszystkim, którzy zechcieli przyjść dzisiaj tutaj na plac Marszałka Piłsudskiego z dziećmi. Jadąc tutaj widziałem całą masę młodych rodziców, starszych dziadków, z dziećmi, z wnukami, w radosnej, wspólnym marszu ku niepodległości. To także nie tylko praktyczna nauka tradycji patriotyzmu, ale to także piękna nauka polskiego patriotyzmu. Serdecznie wszystkim za to dziękuję. Serdecznie dziękuję za to, że jak co roku 11 listopada oddajemy przed grobem nieznanego żołnierza hołd bohaterom niepodległej Rzeczypospolitej. Tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność Polski, tym, którzy budowali fundamenty suwerennego państwa.
Wspominamy tutaj wielkich przywódców i prostych żołnierzy. Wspominamy patriotów formacji walki i patriotów czasu budowania. W XX wieku dwa razy odzyskiwaliśmy niepodległość. Dwa razy wybijaliśmy się na polską wolność. 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy. Ojczyzna pielęgnowana w sercach Polaków znów stała się państwem. Państwem, które trzeba było organizować, odbudowywać i chronić. 4 czerwca 1989 roku Polska wróciła na mapę demokratycznych państw. Państw, których obywatele, decydując w wyborach, są wolni, są ludźmi wolnymi. Ojczyzna pielęgnowana w sercach Polaków znów stała się polskim państwem. Państwem, które znów trzeba było organizować, znów odbudowywać i w dalszym ciągu chronić. W roku 1918 i w 1989 Polska budowała swą gospodarkę na ruinach. Budowała prędko, świadoma koniecznych reform i świadoma ich politycznych konsekwencji. Twórcy tej niepodległej z 18 roku nie zdołali ustrzec państwa przed tragedią II wojny światowej. Zdołali jednak 20 lat odbudować państwo na tyle silne, że zachowało struktury nawet za czasów okupacji, a i potem inspirowało demokratyczną opozycję w czasach komunistycznych. Niepodległość odzyskana w 1918 roku przetrwała jako marzenie, jako narodowy cel przez całą noc okupacji i przez mrok komunistycznego totalitaryzmu. Ta sama niepodległość i ta sama narodowa wolność została odzyskana dzięki wyborczemu zwycięstwu Solidarności 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj, idąc wspólnie od grobu nieznanego żołnierza, aż po pomnik marszałka Piłsudskiego przed Belwederem, złożymy hołd wdzięczności naszym wielkim ojcom II Rzeczpospolitej. Nie wszyscy z tych wielkich mają w Warszawie swój pomnik. Nie mają niektórzy pomnika naszej wdzięczności, ale jestem pewien, że już w przyszłym roku będzie to możliwe. Na szlaku naszego marszu będą miejsca związane i z Józefem Piłsudskim, naczelnikiem państwa, wielkim dowódcą i wybitnym politykiem. Będą miejsca związane z Romanem Dmowskim, narodowcem i wytrawnym dyplomatą służącym całą swoją umiejętnością, całym swoim doświadczeniem Polsce w chwili, kiedy ważyły się losy, czy Polska powróci na mapę Europy. Spotkamy się w miejscu związanym z Ignacym Janem Paderewskim, artystą i politykiem, obywatelem świata, a jednocześnie żarliwym premierem Polski. Z Wincentym Witosem, premierem z czasów wojny 20 roku, zdolnym do przekształcenia siły ruchu ludowego w obywatelskie już zobowiązanie. Z Ignacym Daszyńskim, godzącym niepodległościowe aspiracje w socjalistycznym powołaniu. Z Wojciechem Korfantem, Ślązakiem w gorliwej służbie polskiej sprawy. Będzie też pomnik prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla przypomnienia roli Kościoła Polskiego i w 1918 i w 1989 roku. Wszyscy oni szukali wspólnej drogi. Wszyscy byli zdolni do kompromisu. Wszyscy mieli połączyć swoje wartości, swoje idee i poglądy we wspólne dobro Polaków.
wszystkich Polaków. Stworzyli przestrzeń zgody, która pozwoliła wtedy budować państwo. Wtedy w czasie rozkładu politycznego porządku Europy, a potem także w czasie głębokiego kryzysu europejskich wartości, w czasie obłędu narodowego socjalizmu i komunizmu. Z myślą o nich pójdziemy trasą marszu razem dla niepodległych. Z myślą o nich szczypniemy dumnie biało-czerwone kokardy narodowe. Z myślą o nich wysoko wzniesiemy flagi i sztandary. W przyszłym roku będziemy obchodzili rocznicę ponownego odzyskania niepodległości. Będziemy okazywali naszą wdzięczność bohaterom walki i ojcom założycielom III Rzeczpospolitej. Będziemy okazywali radość z owocu zwycięstwa 4 czerwca 1989 roku. Mimo, że tak samo jak w 1918 społeczeństwo polskie było zróżnicowane politycznie, że tak samo jak w 18 roku przywódcy ze sobą konkurowali, to jednak tak samo jak w 1918 roku w chwilach decydujących potrafili wznieść się ponad swoje ambicje, ponad interesy swojej formacji partyjnej, ponad podziały historyczne. Jestem pewien, że niedawna strata jednego z tych wielkich, pierwszego niekomunistycznego premiera powojennej Polski, Tadeusza Mazowieckiego, uwrażliwi nas na takie właśnie widzenie całego 25-lecia polskiej wolności. Dzień Niepodległości był zawsze świętem łączącym powagę i szacunek dla twórców państwa z okazywaniem emocji i radości. Na pięknych, biało-czarnych zdjęciach z czasów II Rzeczpospolitej nie widać biało-czerwonych kolorów, ale widać radość z wolności i dumę z Polski. Dzisiaj, przypinając narodową kokardę w żywych barwach, bierzemy udział w tym samym święcie. Więc maszerujmy razem z całymi rodzinami. Podziwiajmy kawalerię, podziwiajmy mundury grup rekonstrukcyjnych, podziwiajmy czołg, który prawie 100 lat temu brał udział w walkach o naszą niepodległość. Jak kiedyś Wojsko Polskie maszerowało razem, by odzyskać wolność, tak my dzisiaj idźmy razem, by tę wolność świętować. Oddając honory twórcom Rzeczypospolitej, idźmy dalej razem dla niepodległych. Pójdźmy radosnym marszem. Okażmy radość i wdzięczność za siebie i za tych, którzy nie potrafią jeszcze cieszyć się wolnością. Za tych, którzy do tej pory nie zauważyli, że od przeszło 20 lat żyją w niepodległej Polsce. Za tych, którym ciągle wydaje się, że niepodległość jest celem, a nie wyzwaniem, by ją mądrze zagospodarowywać, odważnie rozbudowywać i umacniać. Umacniać już z myślą o przyszłych polskich pokoleniach. Za tych, którym z trudem przychodzą przez usta słowa dziękczynnego hymnu Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Śpiewajmy tę pieśń dziękczynną i za siebie, i za nich, dążąc do tego, by i oni poczuli się wolnymi obywatelami niepodległej Polski. Panu prezydentowi asystuje szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, pan generał broni Mieczysław Gocuł.
Orderu Krzyża Wojskowego i kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pododdziału. Do trybuny zbliża się pododdział reprezentujący dowódcę
Moderowanie paru powstańca Tomasza Kolbego dochodzi Mariusz Kocek. I grupa rekonstrukcji historycznej inspekcji oraz ujawni odpowiedzialny odniósł powstańczy 1863. W strojach paru strzelecki z okresu powstania styczniowego. Pod dowództwem Adama Zbryńskiego. Zaczynamy Marsz Niepodległości.